Witam wszystkich, Fachmeister z tej strony. W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam krótko mój zestaw do gładzi, do szpachlowania z firmy Luty Perfet. Jest to Preferred Lease. Zapraszam do oglądania. W dzisiejszym odcinku, tak jak mówiłem, przedstawię Wam mój zestaw do szpachlowania Luty Perfet. Jest to francuska firma. Bardzo dobre pióra, żylety. Różnie się u nas mówi, ja mówię na to bardziej pióra niż żylety, bo żylety mi się kojarzą z taką drewnianą rączką, że trzeba trzymać i tak dalej. Dlatego mówię na to pióra. Przestawmy, to jest to zestaw raz, dwa, trzy, cztery standardowych piór. Do skład wchodzi tak samo uchwyt do szpachlowania teleskopowy, takie do sufitów, do wygładzania i dwie szpachelki. W środku jeszcze są inne zestawy, które też posiadam i zaraz Wam to przedstawię. Wszystko jest zapakowane w piękne plastikowe pudełeczko, nawet fajne, twarde. Dwa zaczepy z jednej strony, dwa z drugiej. Otworzymy. Co się w środku znajduje? W standardzie. Pierwsze pióro to jest 25 cm. Oczywiście wszystkie pióra są zabezpieczone taką plastikowo-przezroczystą taką uszczelką, że w tym momencie nie ściągnie, a po odciśnięciu automatycznie samo schodzi. Pióra są naprawdę leciutkie, wygodne. Dobrze, że są te zabezpieczenia, bo pióra są naprawdę ostre. Ja jak pierwszy raz zacząłem je używać, to było już ponad rok czasu. Jak zacząłem pierwszego dnia ich używać, to pierwszego dnia normalnie się skaleczyłem. Takie są ostre, więc jak ktoś zaczyna przygodę z tymi piórami, to po prostu na początek trzeba je delikatnie wyciąć na spokojnie, żeby sobie po prostu krzywdy nie zrobić. To jest 25. Dalej jest 35 bodajże. Nie pamiętam dokładnie, ale ją mogę zmierzyć. Już nie chcę mi się przykręcać. Tak, 35. Następnie jest 40 w standardzie. 40. 60. Fajne. 60. I tak jak mówiłem, uchwyt teleskopowy, dwułączeniowy, szybka, łatwa regulacja wysokości. Pyk, zaciskamy, pyk i jest. Ją się montuje, też bardzo prosto. Tutaj jest takie zacięcie. Przesuwamy. No, właśnie. Przesuwamy, zaciskamy, pyk, mamy. Tutaj jest regulacja na ząbkach odpowiedniego danego kątu, jaki nam pasuje do ściągania, do wygładzania. Bardzo fajna sprawa. Szybki montaż, szybki demontaż. Pyk, jest. Dobra, odłożymy to na boczek. W zestawie były dwie szpachelki. Jedna ma 10 cm, druga ma bodajże 15 albo 20. 15 i 10. Bardzo fajne szpachelki. Nie są takie maksymalnie sztywne, takie są pośrednie, bym powiedział. Jedna ma z uchwytem do bitów, do wkręcania w razie W, jak by coś tam gdzieś jakiś ten wkręt wystawał. Końcówki są metalowe, więc można w razie W coś dobić, albo nawet przerysować na ścianie. Bardzo fajna sprawa. Oczywiście szpachelki są nierdzewne, można się w nich przeglądać jak w lustrze. Naprawdę bardzo fajne, prościutkie szpacheleczki. Ja tu mam dodatkowo swoją szpachelkę Knaufa, również 15 cm, bodajże, albo 18. Tak, 15 cm, też z ufytem na bit. Ta jest akurat taka sztywna, dobra jest do zatapiania, przypuśćmy, siatki, fizeliny lub papieru, taśmy papierowej. Naprawdę fajna, bo jest sztywna, pozwala ściągnąć idealnie po łączeniu płyty. Nie zostawia zgrubień wtedy, naprawdę. Potem kolejne etapy szpachlowania są naprawdę bardzo fajne i wygodnie.
Następny mój komplet, który posiadam również z Luty Parfum, to jest zestaw szpachelek wieloczęściowy. Voilà. Jest tutaj 2, 4, 6, 8 części. Szpachelki od najmniejszej dwójki, potem jest, żeby was nie skłamać, dwójka, potem jest czwórka, jest szóstka, ósemka, dziesiątka i piętnastka i dwunastka chyba nawet, tak, dwunastka. Bardzo dobrej jakości szpachelki, choć powiem, że za tą cenę to spodziewałem się czegoś lepszego, bo wykonanie jest naprawdę niezłe, ale po prostu niektóre szpachelki już nie są tak dobre, dobrze wykonane jak pozostałe, lecz nie ma co tam się przyczepać. W zestawie jest oczywiście ten skrobak, bardzo fajna sprawa, przydatna, zawsze pod ręką, rewelacja. Szpachelek dużo używam, takich do dużo, jak mam dużo zabudowy, przypuśćmy KG, dużo półek, mało dostępnych miejsc, wąskie miejsca, więc te malutkie szpacheleczki, jak najbardziej precyzyjne do przygotowania właśnie takiego podłoża w ciasnych miejscach, po prostu zestawik jest naprawdę rewelacyjny. Koszt takiego zestawu to jest około 350 zł. Moim zdaniem warto mieć taki pod ręką zawsze, więc nigdy nie będziemy się martwić po prostu, że mamy jakąś małą wnękę, jakieś ciasne podejście, a nie mamy po prostu czym tego wygładzić, zaszpachlować. A tutaj zawsze jest pod ręką i wyciągamy, dobieramy sobie odpowiedni rozmiar, chlap mamy i jedziemy z robotą. Co mogę powiedzieć na temat jeszcze tego zestawu? Dla mnie zestaw ten jest takim podstawowym, bez którego się nie ruszam. Oczywiście 60 do większych powierzchni, jakiś półek na raz i tak dalej. Do sufitów to proponuję, mam osobno, lecz nie mam przy sobie, mam osobną setkę jeszcze. Do dużych powierzchni ścian i sufitów. Ale 60 też da radę. 25 używam do jakichś małych szpachlowań, do glifów, jakichś tam dojściach przy rurkach, przy kaloryferach i tak dalej. Naprawdę bardzo fajne. Fajne się ogólnie trzyma ten zestaw szpachelek, bo można trzymać tak. Normalnie można kierować dwoma palcami i po prostu to po prostu samo idzie. Wykończenie tej firmy szpachelki to jest takie fajne, bo w środku jest prosto, a końce są tak delikatnie ścięte do dołu, że podczas szpachlowania nie zostawia po prostu tych smug. No zostawia jeszcze te śnity na ścianie, ale po prostu jak już naprawdę wczuje się w rytm po prostu tych piór, to można dojść praktycznie do perfekcji, naprawdę można dojść. 35 używam do takiego wstępnego szpachlowania, przypuśćmy płyt, bo potem finiszem jak jadę, chlap, do gładzenia na gotowo, albo przypuśćmy jakieś poprawki mam, jak przypuśćmy zarzucę na raz po całości i mam gdzieś tam dorzucenie jakieś, to zakładam właśnie tą 35, bo jest taka fajna, poręczna. 40 używam też tak głównie do takiego mniejszych powierzchni szpachlowania i tak dalej, to tu już gdzieś jakiś plastik zgubiłem. Jaka jest grubość blachy tych żylet, to jest bodaj 0,2 albo 0,3 mm, nie pamiętam dokładnie, nie czytałem instrukcji instruktażu producenta, więc nie powiem, ale tam można w internecie znaleźć dokładne dane i parametry i tak dalej. Ja powiem jedno, to jest bardzo sprzęt, bardzo lekki. Co jest moim, dla mnie dużym plusem, bo ciężkim sprzętem można, na ciężkim sprzęcie można się uczyć, żeby sobie tą rękę i ten fach wyrobić. Ale z czasem, no nie oszukujmy się, jest to męczące i moim zdaniem przerzucenie się na taki zestaw bardzo leciutki, a to jest naprawdę konkretnie leciutki zestaw, jest bardzo warty, bardzo ważny i bardzo warty. Takie jest moje zdanie. Ja sobie nie wyobrażam w tym momencie innego zestawu, chociaż w przyszłości przymierzam się, żeby kupić coś innego dla porównania, ale jak na razie zestaw mam ten. I go nie zmieniam i nie żałuję wydanych pieniążków, bo koszt takiego zestawu
Oczywiście szpachelek był osobno, a koszt zestawu piór z teleskopem i z tymi dwoma szpachelkami to był koszt około 900 coś tam złotych. Więc no trochę kosztują, ale moim zdaniem sprzęt jest jak najbardziej warty swojej ceny. Do tego mam jeszcze wałek z tej samej firmy do nakładania mas. Nie wyobrażam sobie teraz pracy bez wałka. Praktycznie każdą czynność, jeżeli chodzi o szpachle, gładzie, to wszystko nakładam praktycznie wszystko wałkiem. Oczywiście wałek się zużywa, po większej jednej robocie trzeba kupić nowy, ale to nie jest taki duży koszt, żeby po prostu nie wiadomo ile kosztował, żeby nie kupić tego wałka. Ale to może przedstawię w innym filmie, bo akurat nie mam go przy sobie, żebyście zobaczyli jak to wygląda, może jakiś filmik instruktażowy nagram, jak ja to robię, żeby było wiadomo jak na tym sprzęcie pracuję. To by było na tyle, dziękuję i zapraszam do następnego odcinka. Pozdrawiam, hej!